Sytuacja w związku była nieciekawa, co pociągnęło za sobą okres abstynencji seksualnej. Chcąc sobie i jej wynagrodzić ten czas, improwizując, postanowiłem zafundować jej najdłuższy orgazm, jaki miała i udało się, gdyż po wszystkim usłyszałem, że to był jeden wielki, niesamowity orgazm. Zaczęło się niewinnie od pocałunków i masażu. Najpierw masowałem jej plecy. Leżała na brzuchu ze zdjętą bluzeczką. Po chwili rozpiąłem jej biustonosz i masowałem jakiś czas. Gdy powiedziała, teraz z przodu, odwróciła się całując mnie. Położyła się, a ja zacząłem błądzić rękami po jej ciele. Delikatnie ugniatałem jej piersi. Czułem, jak całe rosną i twardnieją. Dotykałem opuszkami palców naokoło piersi. Pomalutku przesuwałem rękę po jej skórze. Po dłuższej chwili takiego masażu pochyliłem się i delikatnie pocałowałem jej brodawkę. Delikatnie ją ssałem, trącałem językiem. Podgryzałem jej piersi. Mój język przesuwał się po jej piersiach, aż szedł niżej, aż do pępka. Chwyciłem zębami skórę na jej brzuchu, po czym wróciłem do pieszczot piersi. Do języka dołączyłem rękę, najpierw pieszcząc nią podobnie jak ustami sutka, a następnie ręka zaczęła błądzić po jej ciele, schodząc niżej i niżej. Odpiąłem jej guzik w spodniach i wolno rozpiąłem zamek. Przestałem na chwilę całować i zdjąłem jej spodnie. Pieszcząc ją dalej ustami, ręką pieściłem skórę na jej brzuchu, coraz niżej. Coraz bliżej delikatnego materiału jej majteczek. W końcu palcami dotykałem wzgórka łonowego. Od dawna już widziałem, że była bardzo podniecona. Jej nieregularny oddech i ciepło jej ciała podniecało mnie do granic możliwości. Uciskałem jej skórę przez czarną koronkę, co powodowało niej ruchy biodrami, oznakę jeszcze rosnącego podniecenia. Jednym palcem dostałem się od góry pod majteczki, na jej delikatną skórę. Po chwili znalazła się tam moja cała ręka. Kontynuowałem masaż. Wyjąłem rękę spod materiału, widać po niej niezadowolenie. Lecz do czasu, gdy zacząłem dwoma palcami delikatnie wodzić po majteczkach, jak najsłabiej uciskając na jej wargi sromowe. Gdy palec uciskał łechtaczkę, ona wręcz skakała do góry z podniecenia. Wodziłem palcami w okolicach jej rozkoszy w taki sposób, by ani na chwilę nie przerwać jej podniecenia, ale też nie zwiększać go. Podczas gdy palec znalazł się w pachwinie, naciskałem mocniej w kierunku jej moszelki, i palec wędrował naokoło. Zataczałem koła od wzgórka łonowego, zaczynając przez pachwinę i zawracałem ku górze zaraz pod jej wejściem w świat rozkoszy. W taki sposób, żeby o nie nie zahaczyć. Trwało to chwilę i czułem, że materiał jej stringów jest całkowicie przesiąknięty. Leżała bezwładnie na łóżku, a ja się bawiłem w drażnienie jej. Co chwila osłabiając wrażenia, gdy tylko wydała mi się za bardzo podniecona. Przy którymś kółku delikatnie palcem dostałem się pod majteczki i lekko masowałem jej wejście. Wtedy zaczęła wydawać z siebie jęki. Lecz ja chciałem się nią jeszcze podrażnić. Przestałem, wyjmując palec spod materiału i wracając do zataczania kół. To następne koło było inne, gdyż po powrocie na górę zatrzymałem się i zacząłem ją masować, by potem zjechać palcem dokładnie po środku jej moszelki, mocniej naciskając na łechtaczkę, co sprawiło jej wielką przyjemność. Jej ręce, nawet nie wiem kiedy, powędrowały na moje plecy. Zaczęła je drapać, co nawet czasem bolało. Nie przestawałem jej zadowalać i przyszedł mi do głowy nowy pomysł, by nie doprowadzić jej do orgazmu, ale utrzymać duże podniecenie. Zacząłem masować jej uda. Zacząłem w połowie, posuwając się powoli w kierunku jej kroku. Niby to przypadkiem, co jakiś czas zahaczałem trochę kostkami o jej nabrzmiałą muszelkę. Przenosiłem się z jednego uda na drugie. Nacisnąłem palcem parę razy pod wejściem, co ją bardzo podniecało. W końcu chwyciłem ją ręką w taki sposób, by palcami móc uciskać jej uda pod pośladkami, a wnętrzem dłoni dotykać jej majteczek.
Chwilę trwała taka zabawa. Oddalałem co jakiś czas wnętrze dłoni, by jej podniecenie nie sięgnęło szczytu. Postanowiłem jej już dłużej nie trzymać w takim stanie i po jednym kole zatoczonym paluszkiem naokoło jej rozkoszy delikatnie podniosłem jej majteczki i odsunąłem na bok. To spowodowało u niej bardzo głośne jęki i rzucenie biodrami. Po czym widziałem, że to ją podnieciło prawie do orgazmu. Żeby nie skończyć za szybko, powstrzymałem się od dotyku tej krainy rozkoszy. Dalej ją drażniąc dotykaniem ud i masażem wzgórka łonowego, utrzymałem podniecenie, lecz oddaliłem jej orgazm. W końcu zacząłem delikatnie dotykać jej warg sromowych, naciskając lekko przesuwać palec z góry na dół. Gdy doszedłem na sam dół, paluszek wpadł troszkę w dziurkę. Nie zauważyłem, czy to na nią bardzo zadziałało, bo od dłuższego czasu już jęczała cały czas i rozkosznie drapała mnie po plecach. W końcu zatrzymałem się w okolicach łechtaczki. Zacząłem ją szybciej masować, uciskając i zataczając palcem małe kółeczka. Drugim palcem zacząłem bawić się przy wejściu do jej jamki, by za chwilę zacząć drażnić punkt G. Zaczęła krzyczeć, a jej ciało targane spazmami rozkoszy było wręcz gorące. Po zaskakująco długim czasie opadła bezsilnie na łóżko i zacisnęła nogi. Jeszcze chwilę, mając zamknięte oczy i poruszając się w rytm ruchów mojej ręki, które już dawno ustały. Położyłem się obok i uśmiechnąłem, gdy otworzyła oczy i mnie zobaczyła. Również się uśmiechnęła i uderzając mnie ręką w ramię krzyknęła: coś ty mi zrobił. Usłyszała tylko odpowiedź: nie powiesz mi, że ci się nie podobało. I pocałowałem ją.